kolęda jest pieśnią, która od razu przywołuje na myśl piękny okres Bożego Narodzenia. Tworzy niesamowity, magiczny, ciepły klimat, choć na zewnątrz najczęściej mróz. Kolęda wprowadza niepowtarzalną atmosferę w naszą codzienność. Daje spokój, radość i refleksję. A tego w dobie pandemii brakuje niemal każdemu z nas. Dlatego śpieszymy z pomocą. Witamy na tradycyjnym, już czwartym festiwalu kolęd i pastoralek Kolędowe Serca Wileńszczyzny. W tym roku w nieco innym formacie, bo wirtualnie, ale może to też fajnie, bo możemy połączyć kolędowe serca z każdego zakątka świata. No i w festiwalu, jak zwykle, wzięło udział sporo kolędowych serc Wileńszczyzny i sporo serc kochających Wileńszczyznę, ale mieszkających poza Litwą. Cieszymy się, że kolęda zbliża nas przez ten dystans. No i festiwal otworzy Damian Kondratowicz z tradycyjną kolędą W żlobie leży. Damian ma 18 lat. Śpiewa w studium śpiewu w Centrum Kultury w Podbrodziu. Brał udział w przeglądach kolęd i pastoralek, konkursie poezji śpiewanej imienia Agnieszki Osieckiej, w którym w tym roku jest finalistą, no oraz w imprezach kulturalnych w Podbrodziu. Przygotowała go pani Katarzyna Parszuta. Dziękujemy jej za to. No i zapraszamy! W żłobie leży, któż pobierze, kolędować malemu. Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy. I tak tego maleńkiego nie wszyscy zobaczymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś cieszymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Niechaj wszędy zabrzmi świat z wesołości, że poslany nam jest dany Emanuel w niskości. Jego wtedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego wtedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości.
Panie, że rozkosze niebieskie opuściłeś, a stąpiłeś na tej niskości ziemskie. Miłość moja to sprawiła, by człowieka wywyższyła pod nieba empirejskie. Miłość moja to sprawiła, by człowieka wywyższyła pod nieba. Dziękujemy serdecznie Damianowi za piękne wykonanie. Jest z nami duet Solecznik. Śpiewają razem od 8 lat. Obie są absolwentkami Szkoły Sztuk Pięknych imienia Stanisława Moniuszki w Solecznikach. Mają za sobą wiele konkursów, koncertów i festiwali. Przed Państwem duet Karolina Michajlowska i Gabriela Mockute z kolędą Mario, czy już wiesz? Następna kolęda to Noel. Wykona ją Amelia Nowalska. To 16-letnia miłośniczka śpiewu z Kielc w Polsce.
ma za sobą sporo osiągnięć i zwycięstw w konkursach i festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych. Na naszej wirtualnej scenie gość z Polski i Noel. Zapraszamy. Serdecznie. Śpiew, muzyka dla mnie jest czymś, co jednoczy ludzi. Szczególnie lubię wspólne kolędowanie w czasie świąt. To jest takie rodzinne, tradycyjne zajęcie, pielęgnowane od pokoleń.
które nie znika nawet w czasach pandemii. To piękna refleksja Joanny Zawalskiej, wilnianki, która śpiewa od dziecka, gra na wielu instrumentach i pisze też własne piosenki. Wykona dla nas kolędę Nie było miejsca. Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem, żadnej gospodzie. I narodzile się Jezu w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć wszedłeś jako Zbawiciel na siebie. Gdy wyrwać czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć szedłeś jako Zbawiciel na ziemię. By wyrwać czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrawione ramiona. Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić, by przez swą rękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez swą rękę najdroższą świat od zagłady ocalić. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle lesienków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie jednej człowieczej duszy. Nie było miejsca, choć szedłeś jako Zbawiciel na ziemię. By wyrwać czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć szedłeś jako Zbawiciel na wyrwać czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Dziękujemy za śliczne wykonanie. Kolejna osoba na naszej wirtualnej scenie to Ewelina Matejko. Ma 11 lat i jest spod Międzyrzecza Podlaskiego, czyli kolejny gość z Polski. Pisze wiersze, kocha śpiew i taniec i niejednokrotnie brała udział w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Co ciekawe, postanowiła wziąć udział w naszym festiwalu, ponieważ jej prababcia pochodziła z Wilna, a jej mama często opowiada jej historie, które sama usłyszała od prababci. Czy nie jest to tak piękne, że kolędowe serca Wileńszczyzny łączą się po tylu latach i kilometrach? Posłuchajmy kolędy Ciemna noc. Drzewo, co na mrozie pękasz w
ani deski dla kołyski, ani płatka, ani szmatka, co ja pocznę, biedna matka. Dziękujemy Ewelinie i przesyłamy ciepłe wileńskie pozdrowienia całej rodzinie. Agnia Czapulite to kolejna uczennica Katarzyny Parszuty. Ma 14 lat, uczęszcza do studia śpiewu w Centrum Kultury w Podbrodziu. Uczestniczyła w przeglądzie kolęd i pastoralek, festiwalu Country 2020, festiwalach organizowanych przez Departament Mniejszości Narodowych oraz imprezach kulturalnych w Podbrodziu i Święcianach. Wykonuje muzykę w wielu językach i stylach. A dzisiaj wykona nam piękną kolędę Mizerna Cicha. Thank you.
Dziękujemy. Oklaski. No i przedstawiamy Państwu kolejnego gościa z macierzy. Oliwię Kowalczyk, mieszkanka Sulejówka. Od najmłodszych lat śpiewa i tańczy oraz angażuje się do pomocy w każdym projekcie, do którego się ją przekona. Kilka lat temu po raz pierwszy przyjechała na Wileńszczyznę. Od tamtej pory aktywnie bierze udział we wszelkich działaniach, które są związane z młodzieżą z Wileńszczyzny. Pomagała przy akcjach cyklicznych, przyjeżdżała w ramach wymiany, brała udział we wspólnych koncertach, między innymi z uczniami z Podbrzeskiego Gimnazjum. W tym roku po raz pierwszy, dzięki nowej formule festiwalu, postanowiła wziąć w nim udział. Wykona pastoralkę Kolęda Ludzi o Dobrych Sercach. Niesłyszana? A to chyba dlatego, że jest nowa, a jej autorem jest Piotr Poźlewicz. Zapraszamy! Jesień znów dobiegła końca, dzień się wcześniej kończył już. Śnieg powoli świat otula, wśród uliczek gości mróz. Dzieci z nosem w oknach domu wypatrują w niebie już pierwsze gwiazdki, która powie, że się właśnie zdarzył cud. Już dzieciątko w żłobie leży, narodzone pośród nas. Wielka radość w sercach płonie i radość się bucha żar. Każdy człowiek w sercu czuje, że jest miłość pośród nas. Każdy jest drugiemu bliższy, każdy dzieli się czym nas. W tym okresie, w końcu grudnia, każdy człowiek to twój brat. W sercu miej życzliwość większą oraz innym ciepło daj. Wielka jego zasługa, razem z nim spłynęła miłość. Świat wokoło zyskał kolor, ciepłe blaski wiele zmian. Mały Jezus dał nadzieję, że zło świata zniknie gdzieś. Czas pokoju znów nastanie, niosąc radość ludziom wszem. Świata zniknie gdzieś, czas pokoju znów nastanie, niosąc radość ludziom wszem. Dziękujemy. Śliczna gwiazda wschodzi nam. To kolęda, którą nam teraz wykona Marcin Mieczkowski, uczeń szkoły podstawowej imienia świętej Faustyny Kowalskiej w Rzeszy. Miłośnik śpiewu. Ostatnio w konkursie organizowanym przez Fundację Na Obcej Ziemi Wileńska Nuta do Nieba się wznosi zajął 3. miejsce. Jezus się narodził dziś.
dziękujemy Marcinowi. A teraz na wirtualnej scenie festiwalu Kolędnicy Sulejówka. To rodzinny zespół Sulejówka pod Warszawą, któremu zależałoby na powrocie tradycji kolędniczych. Na Wileńszczyznę trafili w zeszłym roku przed świętami i od razu zakochali się zarówno w miejscu, jak i w ludziach. Nie koncertują często, ale lubią śpiewać, a festiwal, jak twierdzą, jest świetnym sposobem, żeby spędzić razem czas, pośpiewać i podzielić się swoją pasją. Góry, gwiazda. Posłuchajmy. Jezusowi w obłoku, w obłoku. Józef z Marią asystują przy boku, przy boku. Hej, Zelino, dyny, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Hej, Zelino, dyny, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Mój osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie. Kuczą, kuczą, delikatnej osoby. Dziękujemy kolędnikom. A przed nami Piotrek Poźlewicz. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem fundacji Na Obcej Ziemi, która pomaga polskim szkołom na Kresach. Z zamilowania niespełniony aktor i artysta. Choć jak sam przyznaje, nie zawsze ma na to czas. Śpiewa od czasu do czasu, głównie jak nikt nie słyszy.
a ostatnio zaczął komponować i pisać piosenki, co sprawia mu dużo radości. W festiwalu bierze udział po raz trzeci, bo jak sam mówi, potrzeba powodu, żeby przyjechać i spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. W tym roku przez wielkie niedopatrzenie wcisnął się do pomocy organizatorom festiwalu, przez co nie jedna osoba ma za sobą nieprzespaną noc, ale wszyscy z uśmiechem traktują jego szalone pomysły na realizację różnych rzeczy i są niezmiernie wdzięczni za każdą ideę i pomoc. Nie może się doczekać, aż znowu przyjedzie na Wileńszczyznę, ale dziś łączy się z nami w tym festiwalu. Wykona nam kolędę Ta Święta Noc. Ta Święta Noc, ta noc oczekiwania, to właśnie dziś ma narodzić się Bóg. W tą świętą noc blask zmroku się wyłania, to właśnie dziś ma powtórzyć się cud. Pędzący świat na chwilę się zatrzymał, w milionach serc nadzieja rodzi się. To właśnie dziś odżywa w ludziach miłość, w tę świętą noc cały świat przywita go. W tę świętą noc, w tę noc, w tę cudną noc. Niech wiary blask oświetla naszą drogę, prowadzi nas tam, gdzie śpi Syn. Z darami już wyruszyli trzej królowie, by prosić Dziecię o odkupienie win. Stajenny żółw zastąpił mu kołyskę, lecz wkrótce świat ogłosi królem go, a my już dziś klęknijmy przed dziecięciem w te świętą noc. Dziękujemy Piotrkowi. A teraz przed Państwem ktoś, kogo oczywiście również nie mogło zabraknąć, czyli gospodarza festiwalu, zespół Rondeo Anima, na czele z kierownikiem Iwetą Ignatowicz. Przygotowaliśmy dla Państwa pastoralkę Emanuel i filmik, na którym umieściliśmy wspomnienia z czasów sprzed kwarantanny i sprzed koronawirusa.
przed Państwem jeszcze jedna kolęda. Ale przed tym chcielibyśmy króciutko podziękować tym, bez których festiwal by się nie odbył. Przede wszystkim sponsorom, Wielofunkcyjnemu Ośrodkowi Kultury w Niemęczynie, Wspólnocie Lokalnej okolic Podbrzezie Klęciszki, Fundacji na Obcej Ziemi. Osobiście Piotrowi Poźlewiczowi za ogrom pracy włożony w realizację festiwalu. I oczywiście uczestnikom oraz widzom. Cieszymy się, że mimo pandemii, mimo dystansu, połączyło się tu tyle kolędowych serc. Dziękujemy. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na żywo podczas jubileuszowego 5. festiwalu Kolędowe Serca Wileńszczyzny. Kończąc, życzymy, by Boże Dziecię napełniło Wasze serca radością, pokojem, nadzieją i ufnością. Niech też szczerze błogosławi i umacnia w podążaniu drogą miłości. A na Nowy Rok życzymy mocy Ducha Świętego, który pomoże nam uwielbić Boga i zasiewać ziarno pokoju wśród wszystkich naszych bliskich. A teraz zapraszamy do wspólnego śpiewu ostatniej kolędy Przybierzeli do Betlejem. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku zaliże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Podawali swe ukłony w pokorze, zdrowie serca, a oto mu się mój losią kładę.